Cześć, z tej strony Enek.pl, witam was w kolejnym odcinku serii ATG. Ze mną dzisiaj niedźwiedź i Dobry. paczlu, paczio, paczlo, będzie paczlo, już zawsze było. Dobry. Patrzlo. Tak, jeden ze zwycięzców konkursu. Na wierszyk. Tak, a propos mojego zarąbistego jetpacka. Patrzcie. To wszystko wyjaśnię. Hydrogen. Nie wiem czemu tak nie zrobiłem od razu. Czemu ja tam oksygen wsadziłem. Nie wiem co mi się obzdurało, ale jej, działa. Działa, żygam tęczą. Prawidłowo. Nawet wam pokażę. O. No to tak wam nie pokażę. Ale. Dobra, Enku, to ja lecę, a ty zrób tur i ciśnij ten. Czekaj, 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 Ciśnij czekaj, do mnie. czekaj, czekaj, czekaj. Tak. Kopałem, od razu zbudowaliśmy rakietę. Tamta poleciała. Mi się został. I tak wisiał w tym powietrzu. Mógł się przemieszczać, więc Kropero go przeteleportował. I mi się przeteleportował z Razem z rakietą. rakietą. Pod ziemię. Taka dziwna rzecz się stała. No ale rakiety rozebraliśmy i część Tak. jest tutaj. Ale właśnie o to chodzi, bo nam potrzebny jest, tak jak sami widzicie, rakieta z tymi, z Wywaliło mnie. czystami. Więc misio poleci rakietą bezpośrednio na launchpada z tego miejsce główne na naszej stacji, więc list, no, No to leci. machaj łapką. Tak jak w Galaktykrafcie. Tak. A ja wam pokażę tak, w międzyczasie co tu się zrobiło, co tu się zmieniło. Żebyście widzieli, co też się dzieje w Overworldzie. I tak, to kolejny piec, bo dużo stali nam będzie potrzebne, dużo stali. Więc kolejny piec teraz będzie chodził na pełnych obrotach. Do góry. Zrobiłem wejście. Bardzo konieczne wejście na kolejne poziomy w tym miejscu. To jest wejście wyżej. Tu o, macie wyżej, a tu jest wejście na ten poziom. Gdzie mamy tutaj skrzynię z lorem i tu o. Już wiecie, gdzie jesteśmy? Oj, nie zakleiłem tej dziury. No cóż, no trudno. Ale my się przedostaniemy na górę. I tu wam pokażę, bo tu mam satelitę swoją. Znaczy rakietę. W tym miejscu będzie lądować. Zawsze. I teraz tak. Tutaj sobie zbudowałem taki szybszy system wytwarzania paliwa. Także jeżeli tylko będę przelatywać, tutaj widzę po zbiorniku, ile mam jeszcze. Mogę sobie to później skomputeryzować i tak dalej. A tutaj do góry mam wszystko, co potrzebuję. Czyli fueling station podłączony pod docking. Czyli tak, w tym docking porcie znajduje się linker z zaznaczonym punktem w kosmosie docking porta, a w tamtym jest na odwrót. Tak to działa. Chyba to dobrze wyjaśniłem. Ze sobą biorę jeszcze te rzeczy trochę, bo zaczniemy trochę przerabiać, bawić się i tak dalej. Ale to już niedługo. Ale na serwerze obecnie mamy Peaceful, jakby kto pytał. Dlaczego Peaceful, misio? Spowodowane jest to tym, że moby Minecraftowe zaprogramowane są w taki sposób, że wystarczy ich jakieś 40-50 i nagle znika gdzieś 30 milisekund. 30 milisekund to jest różnica pomiędzy 20 TPS-ów a 12 TPS-ów, czyli grywalnością, a nie grywalnością. Dokładnie. Dobra. To ja lecę do misia. No razem zobaczycie niefailowy lot. Zaraz nie krakać, proszę. No właśnie tak miałem powiedzieć, że Tutaj mamy ten. Wzgórze Mari, inaczej magii Kloperu. malarii. Mari powiedziałem. No. Fly, fly. I tak, będziemy starać się robić transport pomiędzy Ziemią a tym, a Księżycem, znaczy a tym, no, a stacją.
Stacja będzie mobilna, więc będzie mogła ona latać nad gazowe giganty i je harwestować. Oho, no chyba wykrakałem. A widzisz, już miał być niefejlowy lot i to spieprzyłeś. Space. Spadam z powrotem na ziemię. A wsadziłeś chipa? Nie muszę mieć, jeżeli jest linker. Zaraz to wszystko sprawdzę, ale no nie powinno być takiej opcji. Ty wylądowałeś gdzie na stacji? Bliżej, no na tym stanowisku przy panelu słonecznym. A ty wylądował, ty powinieneś wylądować? W którym miejscu? W odpowiednim, misio, w odpowiednim. Teraz sprawdzę, bo może go tu nie ma. No pewnie, że nie ma linkera. Shit. Happens. Dokładnie. O! Czekajcie, już patrzymy. Linker. Dimension Zero. Stań na No X. to szamba. Stań na X495. Gropera się do nas dołączył. Sprawdziliśmy, koordynaty zgadzają się. Więc jak widzicie, jeżeli nie ma, to nie wyląduje. A mi się wydawało, że wtykałem, ale no trudno. Rakieta To mi nie się za... pamiętasz, czy wtykałeś, czy nie? sfilowała mi się. Dobra. Lecimy. A i World Anchora wam radzę dawać w Space Station, bo jak was Z tam dziwnych nie ma, powodów. no z dziwnych powodów jest straszne straty TPS-ów. Tylko, że nie jest to związane ogólnie z Advanced Rocketry, tylko z, nie wiem, z World Handlerem jakimś, kurde, bo nie wiem, co No, to może być. z dowolnego moda świat, jeżeli się stworzy i nie jest chunkloadowany, chociaż kawałeczek, nie może być to przez tego FTB Utils, musi być to przez World Anchora czy jakiś chunkloader. Powoduje to, że TPS-y gdzieś znikają, wychodzą oknem. Kosmosie. Niestety. Właśnie niestety. Czekaj, przenoszę się. Dobra, jestem. Obym wylądował w tym miejscu, gdzie trzeba. W końcu nie będzie failowo. Altitude szybko się opada. A, wyleciałeś. Gdzie jest launching, znaczy ten gas charge dla paliwa? Nie ma. Nie ogarniam już. To wyjąć jetpacka i włożyć prosto do... Masz. Jetpacka nie naładuje, musisz kontejner naładować. Misio, w czym mogę Invar zrobić? Czyli jeden z kontejnerów ma być... Aha, rozumiem, dobra. Invar w segminu na przykład? Boże, w jakim segminu? W nie, nie wierzę. A mamy? Powinniśmy mieć. Wiesz, co mi się zrobiłem? No wam. Nie uwierzysz mi. No. Miałem w tych doli dwie skrzynki. I żeby sprawdzić, położyłem je i nie zabrałem. Naprawdę? No. O, ja pierdzielę. Czekaj, spokojnie, na szczęście mam bucket zawsze w kieszeni, więc... Pamiętajmy słowa Enka. Pierwszy niefailowy start. Tak. Powiedzmy, że ci nie wyszło. No muszę polecieć po nie. A! By the way, ten, tu widzicie... Ja. Tu widzicie... To jest gdzieś shelter. Między odcinkami przebudowany moduł trochę. Tak mi się bardziej podoba. Teraz tak, gdzieś ja tu w skrzyni, bo to nie jest pierwszy nasz transport. Jeszcze przerzucimy sobie tą rakietę, bo jak doleci do nas Patchlo, trzeba zrobić dla niego miejsce na jego rakietę. Zaraz się postaramy to zrobić, z tym, że ja bym potrzebował coś, co nam się przyda bardziej niż bardziej nam się może przydać.
Mianowicie Gravity Controller. Nie stawiaj tego. Na razie nie. Czemu? Bo z tą Gravity bardzo dobrze się stawia na zewnątrz klocki. Jeżeli odpowiednio się masuje jetpacka. Ale to nie trzeba tego, można trochę tego. Czekaj, ja tu go postawię. Nie trzeba tego, można trochę tego. No dobra. Zasadniczo jest. To jest tak, jak powinno być. Dam na połowę. Może być już za ciężko. Gdzie masz te lampy? O, już jest lepiej. Lampy, no nie, bo... lampy poleciały, znaczy nie przyleciały. Nie, bo za mocno jest i ten jetpack nie daje rady. No to zmniejsz trochę. Mi tam się podobało z grawitacją, jaka była. Znaczy tu w ogóle nie powinno być grawitacji. W środku to wygląda tak tymczasowo. Musimy to uzbroić sobie, tak jak było. A jak nie powinno być grawitacji? Carbon Collection cartridge oczywiście wrzuciłem, tak one wyglądają. I one, jeśli chodzi o serwer, to w ciągu 24 godzin się zużywają. Normalnych godzin. Grawitacja, mój drugi, jest zawsze. Au! A co, bez tlenu? A, ściągnęłeś. No, jest już tam. A tu nie ma. Houston, Houston, mamy przeciek. Tam na dole mówisz? No nie wiem, tutaj... tutaj kontrola lotu Houston, niestety nie możemy was namierzyć. I to przez J, Houston. Albo Houston. Ja lubię mówić Houston albo Houston. Zamień J i U miejscami. Okay. Wylatuje, uwaga. Dobra, też kolejny blok ważny, jeśli chodzi o wygląd tego wszystkiego. Jest, jest, jest. Orientation controller. Jego już możemy umieścić w... A, czekajcie. Wyleciałem. Powinno być jeszcze, wiesz, w tym jetpacku tak, że shifta dajesz i... Ale jest, jeżeli zaaplikujesz odpowiednie moduły na hełmie. Bo nie wiem czemu. A masz oba moduły na hełmie? Nie. A, no widzisz, powinieneś. No, panie. Jak ja tu się starałem, żeby tu ładnie cokolwiek było. Dobra, to ja zaczynam budowę już modułu tego solarnego. A nie, to pierw kolanko trzeba, wiesz o co chodzi. Znaczy kolanko. No tak, tak. No o nim mówię. Moduł solarny to jeszcze przedłużenie musi być. Z jednej strony przecież. Luza i trójnik. Trójnik i rura w górę. No, mówię. No. Trójnik w górę. Dobra, na razie to postawię tutaj. To jest rotacjon. I tak, wrap controller, oczywiście. On tak jakby odświeża to, co się wszystko tutaj dzieje, więc nie wiem, nie wiem, może to jest jakiś bug czy coś. Ale co? No jak wrap kontrolera postawię i ten. O. Wrap kontrolera? Wrap? Warp. Kontrolera opakowań? Warp. Szawrone wrapping, wiesz? O, to drogie. Nie, 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 na jedyneczkę. Czy wiesz, mi znowu się zbugowało. No to musisz się zalogować i wylogować. Dobra, robię test generalny, naciskam R. Teraz tak, to co mi się robi, to będzie bardzo prosto, można zrobić potem Builders Wandem. Niestety na razie nie posiadam. Ja posiadam. Nie, nie posiadam, w skrzyni jest na ziemi. To zapierdzielaj w skrzynię. Oj tam. O ty, akurat fajnie wygląda. Rakiety nie będziesz potrzebował. Normalnie to jest tak podobne do Kerbal Space Programa, że teraz posłaliśmy na stację kosmiczną prawdziwe Kerbale. A to, dzięki. Ziemia mi się tak fajnie w tym momencie obraca, jakbym leciał na Ziemię, wiesz?
Na nagraniu sobie zobaczysz, o co mi chodzi. No to podejrzewam, że tutaj, kurde, według Kerbal Space Program siedzi Bill i Bob. Bo oni mieli ekstremalnie wysoki stupidity. Powinien się tak zakrzywiać ta płaszczyzna. Okej, jesteśmy na ziemi. What the f... Co? MQ, gdzie jest cała stal? Cała stal? Stacja zwarpowała. Ale gdzie ci mogła zwarpować? Znaczy... A co, wcisnęłeś? Co miałem wcisnąć? Przecież to nie ma tego rdzenia. Cały czas budowałem i nagle cała ziemia mi się odsunęła, jest teraz czarno i ciemno. No bo jest obrót włączony. Musiałbyś się... Dobra. Niech się tutaj już ładuje. Fueluje paliwko, dobra. Gdzie ja to zostawiłem? Tu na dole. Ja pierdzielę, no. Tyle rzeczy zostawić. Cześć, co ty potrzebowałeś? A, Builder's Wonder, no. Ten. Patrz, masz tutaj jeden. Tak, tak. Patrzla aktywował, więc. Tak. Aktywował nam Divination Sigile, więc. Jak chcecie wiedzieć, jak to się robi, zapraszam do drugiego sezonu AT. Bo ten jest tak spieprzony, że trzeba zacząć drugi. No. Masz dla misia jeszcze. Nie, to mówię stary, to jest drugi sezon, jaki kiedykolwiek nagrywałem, czy coś takiego. Wiesz, o co chodzi? Tylko jest taki plan z mojej strony, żeby zbudować najpierw suchy moduł, wiesz, tak czysto z metalu, a potem po prostu dziury powiercić, bo tego nie chyba łatwiej. Ta. Później to wiesz. Na początek rury. Eniu? No. Mogę tylko coś wyjaśnić odnośnie mojej sekcji. A, już poleciałem do góry. Ale mów. Nie chodzi mi o to, żebyś ty pokazywał. Chodzi mi o to, żebym ja coś wytłumaczył. No to mów. Bo teraz jest mało pokazówki z chromy. A to dlatego, że kuźwa robię grind, żeby otworzyć portal do chromy. Tyle. No co, myślałeś, że więcej powiem? No. Dobrze. Co ja mam powiedzieć jeszcze? Lubię placki. No jak to stara, ale powiedzieć? Ale... Dobre. Na 100% milion ludzi będzie pytało się, kiedy poradnik do chromy, do lotary, do reaktora. A tak, 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 dokładnie. Ale ja już to wytłumaczyłem chyba wcześniej. Wytłumaczyłeś, ale i tak się będą pytać. Ty, nawet fajnie to wygląda, jak wracam na stację. Do tego samego poziomu, tak jakby. Masakra. Dam, dam, da, dam. Dam, da, dam, 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 dam. Nie znasz się, Enek próbował tutaj Imperial Marcha zrobić, ale mu nie wyszło. Nie, jaki nie. Imperial Marcha? Znaczy, ja mogę mu zrobić Krystal Orchestra. Wtedy na kryształach to zagra. Dobra, czekajcie, tak, tu jest kobel. Znaczy, tu jest kobel, o. A, o nie. No, postaw się. Misio, masz Builder's Wanda, gdzie ty jesteś? Enek chciał to zrobić. Ja do tuby włażę. To w tubie ci to rzucę. I jeszcze ten, patrz, to nie przylatuj. Ale by go copyright strike zaatakował, ja pieprzę. Daj spokój, wykastrowali by go dosłownie. Ej, misio. Wiesz, że ten villager, którego zespamiłeś, dalej tu jest? What? Ten villager, który sprzedaje rekordy. Już nie, zabiłem go. Już nie żyje. Dobra, później sobie na stacji umieścimy TT. No, podleć. Tutaj zrobię szybką. Tymczasową.
platformę do lądowania drugiego. Tym zobaczycie wtedy, jak dokładnie działają docking porty. Dla bezpieczeństwa buduję troszkę większą platformę, bo nic nie zaszkodzi, wiecie? Dam, dam, da, dam, dam, da, dam. No nie wiem, nadmiar też szkodzi czasami. Linker oraz... Tak, szczególnie jeżeli chodzi... Docking port. Aha, wziąłem docking port. O co chodzi? Jeżeli chodzi o na przykład temperaturę reaktora, to powiem, że tam nadmiar szkodzi. Jak najbardziej. A to, to tak. Mamy, znaczy, no zależy jakiego, bo breeder na tym korzysta. No, do pewnego momentu. Wiesz, w pewnym momencie skorzysta do tego stopnia, że... Ja miałem breeder, który utrzymywał cały czas 9000. O kurde. Hopie. Normalnie w okresie jednego torium cela ładował 4 uranium cele. Jak jeszcze się je dało ładować, oczywiście. Aż co mi brakuje, kurde, jednego klocka. Ile jest w tej rakiecie? Czekaj. Mało. Miliard. Na razie musimy ręcznie. Nie pomyślałem o to, żeby fueling station dać. O, jeszcze. A jeszcze jedno wiadro. Tak? Space Engineersy, kuźwa. A, starczy. Teraz tak, wyciągamy ID Space Station. I powinno... I modlimy się, by działało. Jestem geniuszem. Enku, chodź mnie wypuść. A czekaj, a jak ktoś to... A, z tamtej strony? Mhm. Otwórz dźwignię. A nie masz drewna, żeby sobie zbudować tego torcza? Nie mam dźwignię przy sobie. Czekaj, tylko czy jakiś geniusz tutaj zostawił drzwi otwarte? Aha, tak, tak, tam są otwarte. No tak... Wiesz, żeby każdy moduł udało się odciąć na wypadek oxygen leaku i a się czy... zamknąłem. Albo tak powinno być. Zaraz rakieta powinna wracać. Jak fajnie to wygląda, jakby leciała na ziemię. Genialnie to wygląda. Dla mnie jest znowu ciemno, dlatego stanę sobie na panelu słonecznym i się przeguję. No. O. No. Ha. Villager. Klopero. A teraz zrób Villager Kropero Zombie. A to się czymś różni? Od zwykłego? Mm. Pierwsze słyszę. No bo w najnowszym Minecrafcie dodali. Najnowszy Minecraft. My tu grałem w 1.7. Cholera jasna. O, widzicie, rakieta nam przyleciała, wróciła. Mamy rakietę transportową, mamy rakietę, żeby wrócić. Dobra, będziemy budować dalej. Z tym, że tak, ja początkowo bym podłączył. Na cholerę jest dilithium. A dilithium to jest potem napęd rdzenia wapowego. Aha. A i właśnie, powiedzcie, czy wam podoba się taki, taka, taki, taka, taka, takie, te pierwsze moduły.
Nic innego jak Laboratory Brockan Carpenters. Później będziemy trochę inwestować w te lampy, bo one dają taki lepszy efekt. Te lampy się bardzo tanio kraftuje z Sender IO, więc można korzystać z nich jak najbardziej. Rury energetyczne mam przy sobie. To też mam przy sobie. Trzeba jakieś takie bardziej oficjalne wejście zrobić. O. A co jest spaczla? Wykop drzwi i kurde, wklej tam jakieś eksplozje w edycji filmu, to będziesz miał oficjalne wejście. Dopiero jest misja. W czym? A, no! Co z tego, że spowodujesz dekompresję? Oj tam. Dobra, na razie bym sobie to... Znaczy, bardziej się przyczepiałem do słowa edycja filmu. Aha. No! W sumie też. Kawerami się to zasłoni. Wolałbym, żeby to były zawsze białe maszyny. No ale cóż. Dobra, przynajmniej mamy jakieś tam itemy. Tam, zawsze możesz dać za białym szkłem. Mhm. Quite clear. Ja mam tylko jedno takie małe pytanie. Dobra, gdzie mieli wejść? Al? Co? Co? Gdzie jest? Al? Czy muszę czekać, aż się przerobi? Stal? Al. Stal? Nie wiem, gdzie jest. Ja nie używałem, bo mi nie było potrzebne. Światełka. Ja używam specjalnej odmiany stali. Chirurgiczna. Jaka chirurgiczna? Zwykła hasla. Wysoko wytrzymała, nisko stopowa. Misio, tu są ten, o, przy okazji ten. Tak widzisz? Masz drzwi zamknięte, to się światło pali, a... What the fuck? To jest ciekawe. Tylko wiesz, że tu też musi być dźwignia. Znaczy, to trzeba na gate'ach zrobić, no. Jakoś tu trzeba gdzieś zmieścić to. Dobra, to wszystko sobie opracujemy i obmyślimy. Teraz tak. Na pewno myślę, że z jakiegoś modułu, jakiegoś takiego większego, będzie timelapse robiony. Najmniej chciałbym, żeby tak było. No proszę, czyżby się kolejna edycja szykowała? Edycja timelapse'a, mam nadzieję. Edycja numer 2. W sensie, jakby to powiedzieć. Tak, żeby mnie obrazić. Nie. Edycja programu timelapse, o. Tak jak mam talent, na przykład miał kilka edycji. Widzisz, teraz się nie obrażam. Bo edycja może znaczyć różne rzeczy. Okej, no niech ci będzie. Nie będę się czepiał szczegółów. Mam dla ciebie. User was moved out of your channel. User left your channel. Uciekli. I dobrze. Dobra, to my sobie budujemy dalej. Obudowujemy. Środek. Ja chcę dbać zawsze tak, żeby tu była te dwie półki maszyn. Nie więcej. Stacja ma działać na zasadzie jednej i prostej. Kompaktowość. Przede wszystkim kompaktowość. To chcę widzieć. Inaczej się nie da. No. Dobra, czekaj. To na razie damy tak, żeby można było wchodzić jakkolwiek. A nie latać. Powinno też być ograniczenie miejsca co do grawitacji, bo... Dobra, o. Na razie będzie mniej więcej tak. Podstawowe maszyny tutaj mamy. Będziemy jeszcze więcej craftować. Przedorzucić crafting. To stąd. Musi zniknąć.
Gdzie lecisz? W międzyczasie postaramy się dobudować. Pokażemy wam, jak to wygląda. I zaczniemy już tu wszystko tworzyć. Maszyny i tak dalej. Takie jak paliwo by się przydało zacząć tworzyć. Aczkolwiek nie mamy stali, więc będziemy potrzebowali jakiś blast furnace, więc taki jakiś ładny, żeby był kompaktowy. Myślę, gdzieś w tym module się zrobisz. O, przy okazji wam pokażę. A te lampy, po te lampy będzie trzeba polecieć, te takie... Znowu ich nie przywiozłeś? Nie, bo tylko te małe wziąłem, ale tamtych nie wziąłem. No panie, jak ja miałem to zrobić? Nie wiem. Czekaj, ale to nie moja ta, żeby to wykombinować. A czyja? Twoja. O jest, no nie trafiłem. I to tak, powiem ci, że strasznie ciężko jest zrobić to tak jak z tego. Dobra, co jest z tym dziadostwem? Czekam na 3 sztabki. A muszę sobie uzupełnić potem moduły w tym, w hełmie. Cześć, zasadniczo wiesz co? Sio, byśmy tak... O jest. Nie mam modułu na obniżanie, no trudno. Zasadniczo przydałoby się to przejście troszkę inaczej zrobić, troszkę niżej. Jak już są moduły połączone, to je można troszkę obniżyć. W takim sensie, że na przykład tak. Tutaj zasugeruję może coś. Wow. O. O. Będzie to zdecydowanie lepszy motyw, mi się wydaje. Jak będzie to tak wyglądało. Wydaje mi się to podoba. Między modułami tak będą drzwi. Ale w tym momencie myślę, że to tak trzeba będzie zostawić. O. Dobra. Dobra, ludziska, na ten odcinek wystarczy przygód. Przecież tego było z 20 minut. Pół godziny. Teraz jest, tak więc zaraz nagramy kolejne. I pomogę od razu Misiowi zrobić dalszy człon, że to tak ujmę. Ale na razie wygląda to tak. Jej. Szyb nie ma gdzieś chyba. Tak mi się wydaje. I'm back. Oh yes, I know. Zająłem się tym intruzem. Tak więc trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć. Are you fucking serious? Okej. No to cześć. To tyle, jeśli chodzi o Kropera, który powiedział cokolwiek na temat Chromatic Craft. Dobra. Be right back.